As a reminder, your Aperture Science-provided health insurance does not cover injury or fatality from immolation from the Aperture Science Hard Light Bridge. Rest assured that unlike your fragile human tissue, all Aperture Science equipment has been built to withstand temperatures of up to 4,000 degrees Kelvin. Nie wiem, on coś tam ciekawego gadał? Na pewno nie. Dobra. Okej. Zobaczmy, co tutaj się robi. Te drzwi się otwierają. Czy ja tu mogę... Tam mogę zrobić, o. Tylko, że mi to nic nie da, bo wiadomo. Bo tutaj w ogóle, tu jest, zobaczcie, że jest przepaść, co nie? To wygląda jak poziom, w którym trzeba użyć mózgu, to się zaraz okaże. Czy okaże się, czy mam wystarczająco dużo mózgu? Okej. Chyba wiem. Niekonwencjonalnie tym razem. No i teraz tak. Nie, dobra, to jest do zrobienia. Zobaczcie, teraz to robimy. Nie, bo to mi zniknie. Chociaż... Dobra, dobra. Dajcie mi chwilę. A tu się w ogóle coś pojawiło, lol, nie widziałem tego wcześniej. O kurde, ale beka, dobra. To dobrze wiedzieć, że tutaj są takie rzeczy. Ej, nie, właśnie teraz dopiero zauważyłem, że to jest. Ale wyszło ideolo. I teraz lecimy tutaj. Robimy tutaj to. A, no i teraz już gitara się jest, bo zobaczcie, bo robimy to tu. Tu tworzymy to, takie coś. No i widzicie, no i tu już sobie przechodzimy, no i pięknie. O, i co to otwieramy? Więc jakby to, ten problem mamy z głowy. Chyba się trochę minimalnie się pospieszyłem, bo mogliśmy tu zaczekać z tym. Chyba minimalnie się pospieszyłem, tak mi się wydaje, wiecie? Tak, chyba się trochę pospieszyliśmy. Niepotrzebnie tu zeskakiwałem stąd, może uda się wejść tu z powrotem. Ach, Boże, pospieszyłem się niepotrzebnie. Ajaja, jak debil. Dobra, ja pierdykam. Jeszcze raz muszę to zrobić chyba. Dobra, jeszcze raz, bo się pospieszyłem, wiecie? Źle. Bo to trzeba inaczej zrobić, zobaczcie. Ja wam powiem, to trzeba zrobić tak. Tak, w ogóle zacznijmy od tego. Jeju, idzie się człowiek, idzie się, żeby człowiek się zgubił. Dobra, ale już ogarniam. Here we go again, dokładnie. No niestety tak trochę wygląda zabawa z portalami. Jeszcze raz, zablokujmy to. I teraz zróbmy takie coś. Dobrze, i teraz jeszcze raz. Dobra, chodźmy teraz na spokojnie. Nie ma się co denerwować. Bo trochę się pospieszyłem, już bardzo blisko byłem rozwiązania tej zagadki, moi drodzy. Bardzo blisko, ale nie rozwiązałem, bo się pospieszyłem po prostu. I teraz mamy to. Teraz znowu naciskałem przycisk. I o co tu chodzi? Ja się tu zapiszę. Bo wydaje mi się, że to, żeby to było tutaj roztygowane, to jest istotne. Chyba. Bo chodzi o to. Że to mi tą barierę tu powstrzymuje. Tylko wait, tylko jak muszę tu postawić skrzynkę, a potem muszę się jakoś dostać na drugą stronę. Czyli muszę tą barierę zrobić w jakiś sposób.
No nie... Właśnie, jak to zrobić? No bo teraz mogę to wziąć. No ale tego nie mam teraz. Poczekajcie, poczekajcie, ja muszę się skupić, bo to jest już też zagadka, której, wait, ja muszę, tak, uwaga, co muszę zrobić, co nie? Muszę w jakiś sposób przetransportować tutaj skrzynkę, tą, jednocześnie musi być bariera ta. Teraz skoczyłem i zostawiłem tam skrzynkę i nie wiem, jak miałbym się tam dostać, bo nie no, dostać to mogę się tam, tylko jak się tu dostanę... No właśnie, nie ma nie, tej bariery też tu nie będzie. Kurwa, kto to wymyślił w ogóle? Bogowie, poczekaj, może taki tyk zrobię. Ja myślałem, że to zadziała. Taki wiesz. Hua! Czy jestem tu na pograniczu, to, to na pewno się uda. Dobra, to, to było, to nie było chyba by uczciwe, ale... Dobra, nie, nie działa. No bo co chodzi, muszę się, jakby jest strasznie dużo, dużo komplikuje to. No i jak to steguję, to nie wystarczy wziąć kwadrat? No ale jak wezmę kwadrat i położę go tutaj, jak się dostanę na drugą stronę? Dobra, poczekajcie, wczytam. Mogę wczytać? No mogę wczytać. A, faktycznie, mogę chyba... Nie, dobra, masz ci rację przecież chyba. Jestem jak zwykle chyba, chyba debil jestem. Przecież ja już to praktycznie rozwiązałem chyba. I teraz skoczę po beczkę. Dobra, rozwiązaliśmy to. Ja jestem po prostu debilem, przecież już to zrobiliśmy wcześniej. Tylko jak zwykle za... Patrzcie, przecież my to rozwiązaliśmy. No i teraz tylko postawię. No nie, no nieważne. Ja pierdykam. Gościu tu się głowi nad rozwiązaną praktycznie zagadką i myśli, co tu zrobił nie tak. Gdzie jest pies pogrzebany? Ta, za bardzo komplikowałem. O kurde, ale pranka mi zrobił. Congratulations! You did it! I'm sorry for the surprise. Current testing protocol demands I dispose of all test subjects, so I had to intervene before you were bait. I'll be honest with you now. There is no Aperture Science Human Emergency Response Team. I made it up. Sorry for lying to you. Before I can explain why I brought you here, we need to get you registered as an Aperture employee. We don't want security systems to hunt you down after all. The Guardian and Intrusion System doesn't like it when test subjects escape the chambers. There's a security checkpoint nearby. Follow me. A, czyli uwolnił mnie. No i miło, no i fajnie. Okej, no i fajnie, uwolnił mnie. Elegancko. Dobra, to zawijamy się z tego. Jak to się mówi, wynosimy się z tego wąchocka. Dark in here, isn't it? The checkpoint is maybe you can get through this stationary portal emitter. O, jest ten, zrobiłem, dobra. A coś tu ciekawego jest, zanim stąd wyjdę? Siup. Dobra, co tam ciekawego? Czyli wynosimy się, uwalnia mnie tak z jakiegoś powodu. The controls are manual, so I can't help you. A, dobra, nie zdążyłem po prostu. Dobra, trzeba jakby mnie przefakturować? Dawaj, rób to, działaj! Chyba teraz jestem już employerem. Welcome to Aperture. You can call me Sterling. I'm the facilities manager and your new supervisor. Okay. No i fajnie, roboty dostaliśmy właśnie. Okay, we have no time to lose. Right this way. No dobra, prowadź. Tutaj? Tu? Tutaj? Okay, zgubiłem się.
Not everyone gets this position, you know. You should be proud. Okej, no cieszę się bardzo. A, okej. Oj, zobaczcie, teraz mogę wejść do windy. Jak król jakiś, co nie? Ale robotę dostałem elegancką. No co nie, bo normalnie to było tak, że wszystkie obiekty testowe były spalane. A ja dostałem robotę jako nowy janitor. No i klasa. Takie rzeczy to się szanuje, jako woźny dostałem robotę. No i pięknie, moi drodzy. O, proszę, the default rule. Dobra, lecimy, chapter 2. The central core in charge of maintaining the facility has been put out of commission. I tried to look after the place in her absence, but I don't have the tools. Good news though, I found better tools. A device capable of repairing the whole enrichment center. Only problem is that only a human can turn it on, so I hoped maybe you could fill in that role for me. A, czyli mamy mu pomóc po prostu. The core in the facility is at risk if we don't stop the collapse. Czyli coś tam się po prostu psuje i jestem mu potrzebny, dlatego darował mi życie, krótko mówiąc. No dobra. Ta, brudno tu wszędzie, ale będzie dużo sprzątania. Co nie? Okej, tutaj. Cik. Zasada jest prosta, widzę przycisk, naciskam. O kurde, dobrze, że mi napisali, że można kucać w tej grze, bo to pierwszy taki moment, gdzie trzeba faktycznie przykucnąć, inaczej bym nie wiedział. Up ahead is the turret disposal facility. Since they're all defective, they shouldn't be able to hurt you, but still be careful. Dobra, będę ostrożny, spokojnie. Ja jestem mega ostrożnym człowiekiem. Mówią na mnie Bladeusz ostrożny, tak potocznie oczywiście. Poor turrets. You might think that their pain is only simulated, but how is it different to yours or mine? They really don't deserve to be shredded, but don't worry. All their scrap will be recycled for production and only surplus turrets get shredded after all. Okay. Ciekawe, co nam nie przygotuje. Kurde, jakie tutaj labirynty. And I see you have a family. Family, mom? How are the kids? Oh no. You know what? Forget I asked that. I am so sorry. A, czyli chyba nie żyją. A, bo nie mam dzieci jednak? No dobra, okej. Kurde, mrocznie, mrocznie to wygląda. Naciśnijmy ten dziwnie wyglądający przycisk na ścianie. Jedzie sobie winda z daleka. O, ale klimacik jest. Dobra, odpalać. A jedziemy w dół jednak. Czyli bardzo głęboko gdzieś chyba jedziemy do laboratorium. No dobra, można i tak. Nie no, fajnie, fajnie klimatyczne te miejsca. Takie mało mniej oficjalne, co nie? Live turret, żywe turety. Oho. Wind turbines. Of course. Try not to get blown away too much. These things can get supersonic if you turn them up. A tutaj co to mamy? Shutdown over. Tutaj jakbyśmy musieli coś włożyć ogólnie, tak to wygląda. A, żeby pewnie to wyłączyć. Dobra, kumam. A tutaj na dole coś innego się dzieje. Siema, wszystko git jest? Stary, trzymasz się? Dobra, w ogóle ile tu skrzynek jest? Ja je uratuję, bo one lecą... O kurde, co tam się... O nie! Ratuję, ma ratować skrzynki! W imię pokoju! Uratuję was! Nie pozwolę, żebyście zginęły w tych strasznych męczarniach! To wszystkie? Już? A nie, jeszcze jest kilka do uratowania. O bogowie, co tam się dzieje? Nie! Tylko nie skrzynki! Już? Wszystkie? A nie, jeszcze jest jedna, dobra. Jeszcze jest jedna do uratowania, to trzeba ją uratować też. Bieda skrzynczko, chodź tutaj na bok. Już? Jest już wszystkie? A nie, jeszcze nie. No dobra, poczekamy. No, kiedyś na pewno się uda ich uratować, co nie? Ciekawe, ile ich można... Myślicie, że można taką dużą górę zrobić, skrzynek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. O! A nie, myślałem, że to wszystkie już.
Dobra, no to ciebie też uratuję, no niech będzie. No uratuję cię, no. Siup. I kolejna do kolekcji. Tutaj tam. Siup. Coś jeszcze? Dramina ze skrzynek. Jeszcze jedna? Ach, no dobra, niech będzie. To jest zbyt silne, to jest zbyt silne, moi drodzy. Nie, tylko nie skrzynki! 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 Nie! Nie, nie mogą! Nie umierajcie, zaczekajcie, kurwa! Życie jest ważne! Nie! Błażej! No nie ma skrzynki, no trudno próbować. No nie udało się. Dobra, startujemy ile się da w takim razie. Lepiej nie ryzykować. No. Proszę, lepiej nie ryzykujcie, skrzyneczki. Niebezpieczny świat jest. Dobra, jeszcze jedną uratujemy, bo akurat leci. A co tam? Dobry wieczór, dobry wieczór. O, siup. Patrzcie jak wesoło. Kurde, no i klasa, dobra. To jeszcze ostatnią już lecimy, dobra? Bo tak się trochę rozpędziłem z tymi ratowaniem skrzynek, ale faktycznie... 16 kostek, a to chyba nic nie dostałem, bo mam... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, na trzy, na cztery, na pięć, na szesna, siedem, na osiemnaście mam. O, lol, teraz chyba dostałem. XD. Za większą ilość jednak trzeba było dostać. Dobra, a wracając do rozwiązania problemu, to w sumie wiecie co, ja chyba potrzebuję takiej jednej skrzynki, tak swoją drogą, jak już mamy rozwiązywać zagadki. Chyba potrzebuję, tak mi się wydaje, że coś trzeba było chyba zrobić z tą jedną skrzynką, zaraz zobaczymy. Tutaj nie wiem, tu wygląda jakbym musiał ją włożyć, no i włożyłem. A, no i pięknie, system naprawiony, widzicie? Tak to się robi, proszę państwa. Dwie godziny? No to chyba krótszy, mówili, że 8 godzin, to chyba tak trochę okłamali. Ty żyjesz? A, nie będziemy mu przecież przeszkadzać, miły się wydaje. Try to find a way across that bridge. A to co to jest? Fajne. W sumie to chyba nie będzie takie trudne. Po prostu z tędy przejdziemy, hehe. Nie no, nie będziemy przeszkadzać tym wieżyczkom, tak sobie słodko stoją. Dobra, no i proste. Siema, Brian! Ale miłe wieżyczki to są. Dobra, co tu mamy? Zobaczmy. W sumie po co ja tu przyszedłem? Tutaj niczego nie ma. Rozczarowanie. Nie wiem, czuję dozę totalnego... Aha, wiem pewnie o co chodzi. Pewnie po to, żebym, nie wiem, porozmawiał z tymi wieżyczkami na przykład? Przecież tutaj niczego nie ma, no chyba, że mam wziąć krzesło. Tak, pewnie o to chodziło, żebym wziął krzesło. Na pewno o to chodziło. No bo po co innego miałbym tu się ten... No, bardzo fajnie się zapowiada na razie. I wiem o co chodzi, trzeba się krzesłem bronić teraz! Za honor! Nie, to nie takie było rozwiązanie, jak coś jak się okazuje. Okazuje się, że nie chodziło o krzesło z jakiegoś powodu. Co nie? Z jakiegoś nieprzewidzialnego powodu nie chodziło tu o krzesło. To dosyć dziwne, bo byłem przekonany, że chodzi właśnie o krzesło. 4 godziny? No to pewnie zależy, jak szybko zagadki rozwiązujesz, bo to wiecie, nie wszystkie zagadki... No, o, dobra, nieważne, bo tu było to przyłączenie. No, jesteśmy zajebiście jak zwykle. Przekminione to było. O kurwa, jak walło. Ała? Tu na pewno jest bezpieczne? Halo? O, szkło mogę podnieść, fajne. No tak, gdybym pomyślał, że tam była dźwignia. Hello? No i dwóch moich przyjaciół zginęło. No trudno, nie dało się ich strzeżować. Aha, tu nie ma przejścia teraz. Halo? Okej, to nie wiem, może znajdziemy sobie inne przejście w takim razie. No czemu nie? No możemy innego przejścia poszukać. Prawda, może coś się innego pojawiło, nawet tego nie zauważyłem. O, tam się pojawiło. Ej, ale to moment, to jest... Nie, no dobrze. No tam możemy iść. Dobra, to idziemy tam. Miałeś chyba sprzątanie niszczyć? No nie da się to za bardzo tak posprzątać, jak się okazuje. Taki burdel tutaj ktoś zrobił w tej placówce, że to już jest nie do posprzątania, jak tak patrzam. O, proszę, a tutaj...
Aha, okej. Okay. Chyba chodzi o to, że w dół mam lecieć. Nie no, spokojnie. Ej, to jest tak, GLaDOS, tu jest martwa? Tak, tak, tworzymy świetny team, też się zgadzam. Czyli ja mu pomogę naprawić facility, a on mnie puści wolno. No, to brzmi jak dobra umowa ogólnie. No, fizycznie jej nie ma? No domyślam się, bo to jest chyba po, nie wiem, po wydarzeniach z... To jest po wydarzeniach chyba z jedynki, a przed dwójką? Ciężko mi stwierdzić. O, drabina. Aha, dobra, okej. Dobra, w każdym razie układ wydaje się bardzo fajny. Tu mamy jakiś przełącznik, tu mamy też skrzyneczkę. A zobaczmy, co to robi. A, widzę, co to robi, dobra. Po prostu trzeba zrzucić skrzynkę i nadziać ją na wiatrak. Proszę bardzo. Wyłączmy to na razie. Open gate! Aha, okej. Okay. A, nie, dobra, nieważne, nie tędy wybiłem po prostu. Wydarzenia między... Tak, tak, no to wydarzenie między portalem 1, portalem 2. No i proszę bardzo, mamy skrzyneczkę jaką piękną. Więc bierzemy tą... O, kurde, ciekawy widok. Dobra, bierzemy tą skrzynkę. Już w sumie są dwa świetne mody na ten okres historii. Drugi to portal StorySmell. Wiem, przeszedłem kiedyś. Jeżeli nie grałeś, to... A, przeszedłem, grałem. Bardzo fajna historia. Też tak uważam. No i właśnie słyszałem, że wyszedł kolejny fajny mod, właśnie ten. No to powiedziałem sobie, no to w takim razie trzeba zagrać. Dobra. I to sobie zrobiliśmy. A, i tu się otworzyło, proszę państwa. No i co? No i nic, chyba lecimy po prostu tam dalej, głębiej. Zabawa! Nicely done. Nicely done. A jeszcze jak? This is a test observation facility. Humans have to sit here all day and watch you test subjects solve the chambers. In real time, too. Imagine. Day and watch you test subjects solve the chambers. In real time, too. Wkurzaj mnie te savey, bo... mało widzę, że nie mało zapisywałem i nie zapisało mnie tam, gdzie do końca chciałem, chyba? Okej, okay, tak dziwnie. Tutaj niby się wczytuje, a wczytuje mnie ten, no dobra. To są wcześniejsze, to są już na przykład dużo wcześniejsze zagadki. Dobra, nie, nieważne, jedny... A co chciałeś zrobić? No, jednej rzeczy chyba ominąłem, co chciałem zrobić, zapomniałem. Jednej rzeczy po prostu, o jednej rzeczy zapomniałem, że tak powiem, ale nie szkodzi. Nie szkodzi, moi drodzy. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj w nowym miejscu. Nic ciekawego. Nic ciekawego, a tutaj? There's another observation room on the other side that can take you to the elevators. I'm sure you can find another way in there. You're pretty resourceful. Okej, okay, można się tam jakoś dostać. Ale patrzcie, wszystko tutaj powybijane, szyby zniszczone, wszystko. Przełączmy. Bombs? Sure, if there's no other way. A, bomby! Okej. Okay. Wszystko jasne, dobra. To rozdupczamy. Rozdupczamy w te... Awał, awał, oberwałem mocno. Kurwa, jaka siła rażenia. Ojojoj. Dobra, ja tam chyba nie wejdę. Tutaj widać, że... A, mogę przecież tędy wejść. Dobra, nieważne. Dobra, poczekajcie, niech bomba se przeleci. Dobra. I tu można rozdupczyć. Proszę bardzo. Rozdupczone.
Congratulations. To też rozdupczymy. Is this some kind of message you're sending me? Dobra, zastanawiam się. Bo ja tutaj chyba nie doskoczę, co nie? Kurde, no nie doskoczę chyba. Nie doskoczę chyba, a taką mam kminę. Taką kminę mam do końca. Czy tu jestem w stanie coś jeszcze rozdupczyć faktycznie? Okej. Siema Budzin, elo elo. Chyba to nie jest w stanie jakby nacisnąć na przycisk, tak mi się wydaje. No dobra. Coś mogę tu wrócić po prostu. To wyłączyć. Tylko jak to wyłączę, nie do końca wiem, czy to mi da, co ja chcę osiągnąć, co nie? W sensie... Okej, okay, wróciliśmy tu, tylko nadal to nie rozwiązuje naszego problemu de facto, bo musimy się dostać tam na górę. Albo przynajmniej tutaj. I tutaj widzimy, że może... Tutaj jest jakby to wszystko jest do zbicia. No ale nie możemy się tam dostać, w sensie musimy mieć coś, żeby się dostać tutaj. Potencjalnie, czy gdzieś coś było? O czym nie wiem, poczekaj, ja się rozejrzę. Normalnie nic takiego nie widzę, dobra, włączę to i tak. Właśnie coś omijam, też mi się tak wydaje, że coś omijam. No poczekajcie, na spokojnie, przyjrzyjmy się jeszcze. Może faktycznie coś ominąłem. A dobra, tego to już nie działa. Tutaj jest, to jest jakby wcześniejszy etap. Krzesło. Tak, dobra, nie, luz, ja to zaraz rozwiążę. Tak, na pewno chodzi o krzesło. A, dobra, nieważne, już mam to. Dobra, rozwiązałem tą zagadkę. To jednak nie było takie... I wbrew pozorom okazało się, że to nie jest takie trudne, tylko... Tylko trzeba było się zastanowić i tu pewnie trzeba teraz, co nie? I trzeba pewnie to też wypierdzielić, znać życie, na pewno. Dobra, wszystko się wydaje jasne, więc odpalamy. Myk i odpalenie. Another thing to add to the never-ending to-do list. Dobra. I teraz tu spadła skrzynka, kurczę, którą zabierzemy oczywiście. Którą zabierzemy elegancko, proszę państwa, zabieramy tą skrzyneczkę. I teraz tą skrzynkę kładziemy tu i proszę państwa, zagadka rozwiązana. Albo jeszcze nie rozwiązana, ale jesteśmy bardzo na dobrej drodze, żeby to rozwiązać. Dobra, ewidentnie tu trzeba coś rozdupczyć i chyba wiem na jak co. Kurde, mogliśmy tego systemu nie wyłączać, tak mi się wydaje, dobra. Ale okej, nie, nic straconego, chodźmy go po prostu włączyć. Mogę go z tej włączyć strony. Myk. Dobra, jeszcze drugą szybę niech rozteguje. Dobra, mamy dwie szyby roztegowane. O. Działa, czyli można tak zrobić. Dobra, chodźmy tutaj. Bo zrobimy dokładnie bardzo podobny manewr. Czyli generalnie stąd zrobimy tam portal. No i wskakujemy, proste. Ja to generalnie na YouTube jestem długo subskrybentem. Z Twitcha jakoś od 2 lat korzystam, ale co prawda dawno od Bladusza do Bladusza nie wpadłem, no nieźle. No to jak to się mówi, lepiej później niż wcale. Those bombs are a menace. Fajnie, fajnie z tymi bombami. To też taka trochę dosyć ciekawa nowa mechanika. Muszę przyznać, bo nie było tego wcześniej.
No i proszę bardzo, kolejny poziom ukończony, proszę państwa. I jest jakiś tajemniczy przycisk, który muszę nacisnąć, bo to jest silniejszy ode mnie. Ulala. I know. I promised no more test. Wait, no I didn't. Well then, here you go. I'll wait up ahead and prepare some things. Take your time. I tak oto kolejna komora testowa. Coś pięknego, proszę państwa.